Jarosław Kaczyński jest genialnym taktykiem, on jest moim zdaniem słabym strategiem, ale jest genialnym taktykiem. No i ograł całą Unię Europejską, bo celem Jarosława Kaczyńskiego było, żeby Tusk nie wrócił do Polski. Więc w związku z czym atakował, prawda? Żeby nie został niby tym. I Unia nienawidzi PiSu, w związku z czym na złość PiSowi wybrali Tuska. Gdyby nie ataki PiSu, to pan Tusk nie został w tym i wróciłby do Polski i szkodził panu Kaczyńskiemu, więc Kaczyńskiemu się to udało. Było to znakomite zagranie. To nie wiem, czy on nie przesadził z tym 27-1, no, ale to już overkill taki. Teraz już wszyscy widzą, że nie ma innego wyjścia, tylko polexit. I już nawet dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że jest to też otwarta droga do polexitu. No bo po prostu nie ma sensu być w tej chwili w Unii, będąc całkowicie izolowany. Także Jarosław Kaczyński osiągnął swój cel. No, naprawdę. Układy finansowe są takie, jakie są. Tak samo Wielką Brytanią, prawda, wszystkie układy są w dalszym ciągu. Zresztą tam jest trochę odwrotnie, bo tam Brytyjczycy płacą, a nie im płacą. A to są już niewielkie sumy w tej chwili i na bardzo nie ma się tam na specjalnie o co bić. Trzeba pamiętać, że my tracimy na pobycie w Unii ogromne pieniądze, których się nie widzi. To są pieniądze tracone przez to, że się robi jakieś niepotrzebne. Ja dam przykład. Nad morzem rzeczka uchodzi do morza, a tu jest przystań dla statku, prawda? Nadbrzeże, trawka rośnie, parki tam chodzą, prawda? Kiosk z pamiątkami, kasa dla statku, który przybija, jakieś lody na patyku i tak dalej. No i tak to było, darłówko. No i tak to było, a wtedy ja przyjeżdżam, a tutaj całe nadbrzeże wyłożone pięknym białym kamieniem, pusto. Co tu się stało? A Unia nam dała pieniądze, dzięki temu mogliśmy to wyłożyć tym pięknym kamieniem. Tylko 1/3 się zapłacili, a 2/3 dała Unia. A czego tu nic się nie dzieje? A bo jest taki warunek, że nie wolno prowadzić żadnej działalności gospodarczej, więc nawet nie można ustawić kasy biletowej do statku, budki z lodami i tak dalej. Czyli zniszczyli kawałek nadbrzeża, ale Unia dała pieniądze, prawda? A trzeba było włożyć tylko 1/3. Otóż tak to często wygląda. I to jest stały warunek Unii, że nie może być przez 5 lat komercyjnej działalności na tym, co ona zrobi. Także, bo Unia to są socjaliści, którzy nienawidzą komercji, nienawidzą kapitalizmu i ktoś chciał robić jakieś pieniądze, to jest coś okropnego dla Unii. Także my tracimy ogromne pieniądze. No już, jeżeli Unia nam daje pieniądze na naukę homoseksualizmu w szkołach, no to są pieniądze nie tylko zmarnowane, ale co gorsza, pieniądze, które szkodzą nam, prawda? Więc tak to trzeba powiedzieć. Myślę, że Jarosław Kaczyński chyba sam już w tej chwili chce, bo on chyba zobaczył już, że było błędem. Przecież oni zachwalali wejście do Unii, przecież to Jarosław Kaczyński zachwalał traktat lizboński i tak dalej. No tak, proszę sprawdzić, to oni wtedy rządzili, bracia Kaczyńscy wtedy rządzili, to oni wprowadzili Polskę do Unii Europejskiej. No, zachwalali i tak dalej, teraz chyba się połapał, że już nie jest to najlepsze i myślę, że liczy, że dzięki temu społeczeństwo polskie stanie murem wokół tego biednego PiSu, który jest szykowany w Unii Europejskiej i w związku z tym, znaczy nie całe społeczeństwo, ale wystarczy mu te 51, prawda, poparcie. My na pewno poprzemy PiS, żeby chciał wyjść z Unii Europejskiej, prawda? Oczywiście. Nie będzie wojen domowych. Żeby były wojny domowe, ktoś musi się chcieć bić. Otóż w Unii Europejskiej, jak muzułmanie tupną nogą, to wszyscy stają uszy po sobie i koniec. Ludzie są uczeni, że agresja jest zła. Agresja jest zła. Jak tylko gwałcą dziewczynę, to ma stać cicho i patrzeć, żeby nie być przypadkiem tym agresorem albo czymś takim. No, jeszcze skrzywdziłby tego biednego muzułmanina i tak dalej. Także Europejczyka się uczy rzeczy, znaczy Unia jest tworem antyeuropejskim. Wszystko, co w Europie było dobre, w Unii jest złe i odwrotnie. Jak rządziły wartości europejskie, to my rządziliśmy światem. A jak rządzą wartości unijne, to teraz nas przyjeżdżają tam z Murzyni, Arabowie i oni nas kolonizują w tej chwili, prawda? Czy Chińczycy, czy ktoś tam.
Wartości europejskie to były takie, że mężczyzna ma być agresywny, prawda? Że dzieci należą do rodziców, a nie do państwa, że to rodzice decydują, czego się uczy dziecko, że dziecko można sprać pasem, prawda? Jeżeli trzeba, to było w Europie. W Europie było, że żona ma być posłuszna mężowi, prawda? W Europie była zasada, że morderca ma wisieć, a nie żeby znieść karę śmierci. W Europie była zasada, kto nie pracuje, ten nie je, a nie zasiłki dla bezrobotnych. No, wszystko, co robi Unia, jest dokładną odwrotnością Europy. Unia jest najbardziej antyeuropejską formacją, jaka powstała. To są w tej chwili rządzą tam komuniści, nazywani teraz tam marksiści kulturalni, prawda, to się różnie nazywa, to jest normalna komuna. Jak wchodzę przecież do budynku Unii, no to wchodzę przez wizę Altiero Spinelli, prawda? To był komunista, który był twórcą idei Unii Europejskiej. Jego córka zresztą w tej Unii zasiada. Zasiada i teraz to są też komuniści, grupa Spinelliego, która rządzi po cichu całym tym cyrkiem. Także to jest komunistyczna. Ludzie mi nie wierzą, jak ja mówię, że to jest nowy związek socjalistyczny z Republik Europejskich. To jest. Tak, to jest głębszy plan. I pan to sobie znajdzie na Wikipedii, jak pan poszuka trochę. Proszę zajrzeć pod Duczkę, Rudi Duczkę, D-U-T-S-C-H. To był taki Adam Michnik niemiecki sprzed tam 30 lat, zmarł parę lat temu. On był bardzo taki guru całej lewicy, niemieckiej przynajmniej. I jak były te zamieszki, czerwone brygady, prawda, Rote Arme Fraktion i tak dalej, i oni przegrali. I wtedy Duczkę powiedział tak, koniec tej dziecinady. Koniec rzucania kamieniami w policję. Zapisujemy się do policji. Koniec walki z opresyjnym państwem. Zapisujemy się na urzędników państwowych. Koniec walki z kapitalistyczną Unią Europejską. EWE wtedy było. Zapisujemy się do wspólnoty. I pomału, wspierając się wzajemnie, opanowujemy to od środka. Ta grupa spiskowców jest niewielu, to jest 100 z czymś, może paręset osób. Ta grupa opanowała to od środka i przerobiła to na swoje kopyto. No, przerobiła najpierw etapami, najpierw cała wspólnota europejska, potem wspólnotę przerobili na Unię, a następnym etapem miała być Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. I tutaj muszę powiedzieć, że ci ludzie z tej grupy, oni specjalnie chcieli Brexitu, bo Wielka Brytania im przeszkadzała w tym planie. Z Polską razem. I oni specjalnie na przykład ogłosili na 2 tygodnie czy 3 tygodnie przed głosowaniem w Unii, że dadzą wizy wszystkim Turkom. Specjalnie to ogłosili po to, żeby był Brexit. Bo oni chcą zbudować takie... I teraz też mówią o Europie dwóch prędkości. Pierwszej prędkości to będą właśnie budowa komunizmu w tych państwach centralnych. Czyli Niemcy, Włochy, Belgia, Luksemburg, Holandia niekoniecznie. Francja oczywiście. Jeżeli wygra Holanda albo ktoś taki, prawda? Bo jak wygra pan Le Penówna czy pan Fillon, to tak nie będzie. To nie jest autodestrukcja. Józef Stalin, właśnie Lenin zbudował Związek Sowiecki, prawda? No, zniszczył Rosję. Rosję zniszczył, no, ale powstał na taki potworny potwór, prawda? Potworne monstrum powstało. Nazwą Związek Sowiecki, który zniszczyło Rosję, zniszczyło wszystkie okoliczne kraje, również Polskę też zdążyło rykoszetę łupnąć, prawda? No, to powstało i Unia Europejska właśnie to robi. Niszczy nam całą Europę. Dzieci się nie rodzą, gospodarka stoi w miejscu, tak? Jeżeli Niemcy mają tempo rozwoju +2, no to Białoruś ma +3, tak? No, to jest to kompromitacja. Pod okupacją Unii Europa zdycha. Musimy zrzucić okupację Unii. Powstanie sytuacja jak z Orwella z książki 1984. Anglosoc, czyli Anglia, Ameryka i coś tam, prawda? W środku ten Europa pod okupacją tego i na wschodzie tam jakieś mocarstwo te socjalistyczne, prawda? Tak, w tej słynnej książce Orwella 1984, tej dystopii, prawda, był opisany świat. I coś takiego właśnie się tworzy na naszych oczach. Z punktu widzenia Polski rysuje się koncepcja, bardzo ciekawa, koncepcja sojuszu francusko-polsko-rosyjskiego. Mianowicie zawsze było tak, że Francja bardzo lubiła Rosję i w miarę możliwości lubiła również Polskę, ale tylko w miarę możliwości. I to był bardzo zdrowy sojusz antyniemiecki, prawda? I teraz taki sojusz, gdyby powstał polsko-francusko-rosyjski, to byśmy mieli i Niemcy w kleszczach, i Ukrainę w kleszczach, bo Ukraina to jest klient niemiecki, żeby nie było żadnej wątpliwości. No tak, ale przepraszam, ten sojusz
Było i owszem, ale pod zaborami był. No nie, nie, ale wtedy nie było sojuszu. Ja mówię, że to były sympatie. W tej chwili mógłby powstać normalny, formalny sojusz. Prawda? Bo z punktu widzenia Polski my nie mamy żadnych pretensji do Rosji, ani Rosja do nas. Ukraina ma pretensje do ziem polskich, prawda? I ja się bardzo cieszę, że ona ma problemy z Rosją, bo wszystkie swoje wojska musi trzymać na wschodzie, a nie na granicy z Polską, prawda? Żeby tam się przemyślać, domagać albo czegoś takiego. Ja się bardzo cieszę. Także ja bym bardzo chciał, żeby... Ja nie jestem zwolennikiem ustroju, który proponuje pana Le Penówna, ale ja bardzo chciał, żeby ona wygrała we Francji, prawda? I wtedy ona jest zwolennikiem jakiegoś takiego sojuszu i byśmy chwycili Niemcy z dwóch stron, prawda? Bo ona jest antyniemiecko nastawiona bardzo silnie. Bo Niemcy mają po prostu do nas pretensje, bo państwo może nie wiecie, bo się przed wami to utajnia. Niemcy do tej pory kategorycznie odmawiają podpisania z nami traktatu pokojowego. W tej chwili formalnie jesteśmy w stanie wojny z Niemcami. Tak samo zresztą jak Japonia z Rosją. Japonia odmawia podpisania traktatu z Rosją, bo chodzi o zabór Kuryli, prawda, przez Rosję. I Niemcy tak samo nie uznają zaboru ziem zachodnich i po prostu nie chcą podpisać traktatu pokojowego. I tyle. W każdej chwili ktoś może wystąpić do, oni czekają z tym, bo to jest naród poważny, do Trybunału Konstytucyjnego i uznać, że traktat o wyliczeniu granic z Polską, prawda, jest sprzeczny z niemiecką konstytucją. Przecież niemiecka konstytucja uznaje za Niemca każdego, kto się urodził na terenach Rzeszy w granicach 1938 roku. Czyli każdy urodzony na terenach dawnej Rzeszy, Śląska, Dolnego, Górnego, części Dolnego i tak dalej, czy Mazur, może pojechać do Niemiec, powiedzieć, że jest Niemcem i musi być uznany obywatelem niemieckim. Pani Garcia Perez to jest socjalistka z parlamentu i przecież normalny człowiek nie liczy żadnych średnich. Moje zarobki nie zależą od średniej zarobków w Polsce, prawda? I tyle. Natomiast pani Perez jak zaczęła rozważać, dlaczego średnie zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn. No to ja wytłumaczyłem, dlatego że są niższe, słabsze, mniej inteligentne, mniej agresywne i tak dalej. No to powiem się strasznym zastanieniem, dlaczego nie o to, że są niższe, słabsze, tylko o to, że są mniej inteligentne. Na co ja powiedziałem, że niech pani popatrzy, które miejsce zajmuje kobieta w brydżu, w szachach, prawda, tam w coś tam i tak dalej. Po prostu tak jest, no i na to nie można nic poradzić. No to na co ona powiedziała, bo pan by nie chciał, żeby ja tu była w Peru parlamencie, bo zupełnie od rzeczy zaczęła bredzić. No i zrobiła się chryja ogólnoświatowa. Mam w tej chwili już około 10 milionów rozmaitych wejść na zwłaszcza w krajach hiszpańskojęzycznych, Ameryce Łacińskiej, bo na socjalistką hiszpańskojęzyczną jest tam wszystko tego, dość znano podobno. Są, nie można powiedzieć, że była inteligentna specjalnie, bo sądząc z jej odpowiedzi. No i udzielałem wywiadu jednej stacji niemieckiej i ona powiedziała, kobieta to robiła, Boże, ale pan wszystkich oszukał, pan dostał takie publicity, że to jest warte 10 milionów euro co najmniej. No tak, oczywiście.